Z czym kojarzą nam się święta Bożego Narodzenia? Z pewnością z ciepłem rodzinnego domu, choinką, prezentami, smacznymi potrawami oraz oczywiście z jedyną w swoim rodzaju muzyką. Kolędy, pastorałki czy inne utwory świąteczne w tym czasie towarzyszą nam niemal wszędzie, dlatego tam szczególnie nie mogło ich zabraknąć. Jeszcze krótka próba dźwięku i dostrajanie instrumentów, ale wszyscy już gotowi do koncertu kolęd, który tradycyjnie odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej w Raciborzu. Ja rozumiem, że wy będziecie tutaj śpiewać. Czy ja się mylę? Tak. Nie. 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 Czyli co zaśpiewacie? Cztery utwory. Angel's Carol, Merry Christmas, Wesołą Nowinę i Dzień Bożego Narodzenia. Macie stresa? Nie. Nie. Takie wystąpienia publiczne nie są dla was problemem. Który raz stoicie tutaj na tej scenie? No, dużo razy byłyśmy. Czyli już takie profesjonalistki. Tak. Tą muzyczną, świąteczną uroczystość przy zgaszonym świetle rozpoczęły dźwięki organów, a po ich nieco figlarnej wersji znanej kolędy wystąpił m.in. chór oraz trio uroczych skrzypaczek. Tego wieczoru szkoła zaprezentowała całe szerokie spektrum możliwości swoich podopiecznych, którzy oczywiście na scenie wspierani byli przez swoich nauczycieli, z dyrektorem placówki włącznie. Czego możemy wam życzyć na ten przyszły, na przyszły lat? Ja myślę, że rozwoju przede wszystkim i wszystkiego, co się w tym mieści, bo staramy się cały czas o ten drugi stopień, staramy się o termomodernizację szkoły. No, już nowy rok za pasem, więc myślę, że przyniesie nam dużo ciekawych informacji i między innymi też rozwiązań. Koncert kolęd jak zawsze zgromadził liczną publiczność. Zwykle są to dumni rodzice oraz zaproszeni goście.